Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woziak, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Wiosna w kalendarzu już jest, na zewnątrz też jakby małymi krokami się do nas zbliża, co świadczy chociaż dzisiejsza pogoda. Zapewne niektórzy z Państwa zadają sobie pytanie, czy już należy zmienić opony na letnie. I z tym pytaniem udałem się do specjalisty w tej dziedzinie, do pana Sławomira Jakubowskiego. Dzień dobry panie Sławomirze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No i pytanie, odwieczne pytanie na wiosnę. Czy to już? Tak, zazwyczaj mamy taki dylemat, dlatego że w dzień pięknie mamy słoneczko świeci, nocą mamy przymrozki, a nawet mrozy. Więc musimy wybrać, jakby każdy dopasować powinien do własnych potrzeb, kiedy samochód jest używany. Jeśli jeździmy tylko w dzień tam do pracy troszeczkę i z powrotem, to już powoli można się przymierzać do wymiany opon. Natomiast jeśli długie dystanse, nocami w różnych warunkach pogodowych, należałoby jeszcze się wstrzymać troszeczkę. Tym bardziej, że prognozy pogody są takie, że do świąt mamy na pewno w naszym regionie przynajmniej śnieg, śnieg z deszczem, także trzeba było troszeczkę jeszcze przyczekać. Także musimy sami podjąć decyzję i zastanowić się, czy naprawdę będziemy jeździć. Oczywiście tak, bo to wpływa jednak na bezpieczeństwo. Całą zimę przejeździliśmy bezpiecznie i tak trochę wstyd by było, gdyby przyszło nam na koniec zimy, a gdzieś tam się poślizgnąć i zarapać samochód, coś tam, czy ze zdrowiem nieraz, bo bywa i też tak, że po prostu słońce świadczy o tym, że już jest fajnie przyczepnie, a są niespodzianki w cieniu gdzieś w lasach, jest ślisko i wtedy ta zimówka by się przydała. Przeglądając swoje opony przechowane przez okres zimowy, na co zwrócić uwagę? To należałoby najpierw popatrzeć, czy nie są spękane na bokach, czy tego bieżnika jeszcze wystarczy na ten sezon. Badania techniczne, czy już porobione, bo jeśli nie porobione, to minimum te 4 mm bieżnika musi mieć opona, żeby przeszła badania techniczne. Czy nie ma jakichś uszkodzeń, resztę w serwisie ogumienia chłopaki sprawdzą, czy nie ma jakichś guzów, ubytków ciśnienia, czy jakiegoś gwoździa nie złapaliśmy pod koniec sezonu, który nie wykazał nawet, że mamy kapcia, a zdjęta taka opona, także na to wszystko trzeba było zwrócić uwagę. Część osób na pewno ma całe koła przechowuje, prawda, czyli opona z felgą zmontowane. Przed rozpoczęciem sezonu jakie czynności powinna taka osoba wykonać z takimi kołami? No to podobnie jak przy samej oponce, czyli obejrzeć te pęknięcia, uszkodzenia jakieś, czy są, czy ich nie ma. Na pewno przed założeniem trzeba było uzupełnić ciśnienie. No jeśli jeżdżony sezon letni wcześniejszy i przejeżdżony jest powyżej 10 tysięcy, tak zakładamy, a wtedy należałoby również przeważyć te kółka, żeby drgań nie było, żeby na długich dystansach się nie męczyć, żeby nie wybijało końcówek tulejek, łożysk, więc tutaj wyważenie jak najbardziej przy tym wyższym przebiegu należałoby zrobić. Natomiast jeśli króciutki przebieg, tam ktoś robił 3-5 tysięcy, bo są i tacy użytkownicy, w związku z tym praktycznie bez wyważenia, tylko obejrzeć i sprawdzić ciśnienie. To wyważenie jest bardzo istotne dla trwałości całego układu jezdnego, również dla komfortu prowadzenia auta, bo sam miałem taki przypadek raptem po 2 miesiącach od zmiany opon. Zauważyłem drgania, przyjechałem do serwisu i okazało się, że była rozbieżność. Czym to może być spowodowane właśnie? Wiadomo, że opona pracuje w różnych warunkach, się zużywa nierównomiernie. W związku z tym około 10 tysięcy, tak jak wspomniałem, już są znaczące różnice w wyważeniu. I w tym momencie my, jako kierowcy, przy większych szybkościach odczuwamy te drgania. Natomiast podzespoły i przy mniejszych szybkościach też odczuwają. Dlatego, tak jak pan wspomniał, się zużywają te elementy zawieszenia. Także należałoby to przeważyć jednak. Oprócz zużywania po prostu też może i ciężarek się odkleić, prawda? Czy jakieś tak, inne takie... ciężarek się odkleić, odpaść. Może być, często się zdarza przy myciu samochodu, błoto spłynie w jedno miejsce. Jeśli mały ciężarek tak duże znaczenie ma, więc garść błota w jednym miejscu zgromadzona powoduje wibrację całego samochodu. Mamy takie przykłady, że ludzie są zdziwieni, że błoto, a tak taką wibrację daje. To jest normalne, bo to jest jakby ciężarek, tylko tyle, że z gliny, z błota zrobiony.
Także to trzeba było też sprawdzić i powyczyszczać te rzeczy. Też część osób zadaje sobie pytanie, czy pompować opony azotem, prawda? Jakie zalety, jakie wady może? No tak, są zdania podzielone. Ja zazwyczaj lubię sam sprawdzić tego typu nowości. A zresztą na naszym rynku już tam od kilkunastu lat jest to używane. Cichsza praca opon to jest zauważalne przy wyjechaniu napompowanym koła napompowane azotem. Bardziej elastyczna opona się robi, więc te dwa elementy, które są już do wyłapania przeciętnemu użytkownikowi. Natomiast poza tym, jeśli nie ma tlenu, to nie ma wspomagania starzenia się opony czy felgi od środka, więc to są takie aspekty, które powodują dodatkowe jakby rzeczy dodane. Ciśnienie w tych kołach dłużej się utrzymuje, jest stabilniejsze, tak. Więc to też nie zmusza nas do jazdy tam co miesiąc sprawdzać to ciśnienie, tylko tam raz na dwa miesiące. Niektórzy praktycznie na cały sezon i to wystarcza, więc tutaj jakby mamy pewne rzeczy jakby uciekają, które nie musimy kontrolować. Także ogólnie jest to dobra rzecz, jak najbardziej polecam. Państwo wiem, że podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, no jest końcówka marca, czyli podejmujemy decyzję, zmieniamy oponę, czy jeszcze czekamy? Ja osobiście jeszcze poczekam trochę, bo w moim przypadku są te jazdy i raniutko, i wieczorne powroty. Natomiast ci, co krótko użytkują w ciągu dnia samochód, jak najbardziej mogą się przymierzyć do tej wymiany. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. A teraz na kilku filmach znalezionych w sieci zobaczą państwo, jak istotną rzeczą jest właściwy dobór opon. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Żegnając się z Państwem, życzę Państwu udanych świąt wielkanocnych. Życzę Państwu, aby każda podróż zakończyła się szczęśliwym powrotem. Do zobaczenia.